Chodźmy, chodźmy. O co chodzi, o co chodzi? No panie Sony, ostatnio był taki niekorzystny incydent w postaci zamrożenia naszych aktyw. A jak to mówią, kryptopanki nie śpią na rynku, trzeba obracać towarem. Dlatego oczywiście. Oczywiście, zapraszam. Zapraszam. Nie, no teraz będziemy udowadniać. Kryptowaluty? Przecież to jest główna rzecz, w której nie. Się chowa podatki. O, proszę panie Sony, pan zobaczy. Pan zobaczy, pan opowie. Proszę wsiadać. Otwórz drzwi tutaj, panu. Proszę bardzo. Tak, są otwarte. Super. Na miejsce, jedziemy? Szoferze, na miejsce. Miejsce zrzutu do siedziby Ziele 07. Jedziemy po mojego Astona? Oj, niestety Astona nie widziałem na mieście, tak jak tej żywej mewy, ale proszę pana, no z tym Astonem, ja widziałem jednego Astona na mieście, panie Sony. No? No nie, jest to mój Aston, a Martin. Tak, a czyj? Tak. Nie wiem. No, pana? Ktoś mi go ukradł. Jak to było? Niech pan opowie o tej kradzieży. Może jesteśmy w stanie dokonać jakiegoś śledztwa. Ależ oczywiście, że tak. Proszę powiedzieć. Ten magazyn, w którym właśnie byliśmy. Tam doszło do transakcji. Transakcji? Okej, co tam się działo? Doszło do transakcji. Za mój sygnet, taki rodzinny, który został skradziony z... I jak ze to? Skrytki w Pacyfiku. O. No. I tam też dość duże pieniążki zostały skradzione. I akurat się nawet tak dość pokrywają z tymi waszymi datami. Ale to chyba przypadek. No, panie Sony, oczywiście, że przypadek. Kryptopanki nie śpią. Jejku, jak panu pokażemy, co się udało wytradować ostatnio, to jest niesamowite. A co się ale... panu z głosem stało? Proszę pana, to, że ja mówiłem kiedyś tak, to była tylko zasłona dymna. Ja tak naprawdę nazywam się Szafir 9. Jestem warlordem. Spokojnie. Pan zobaczy Szafir, wszystko. Szafir 9. Od dzisiaj tak pan do mnie będzie mówił, wszystko będzie w porządku. A dlaczego 9? Dlaczego 9? Bo miałem wtedy tyle lat, kiedy zakładałem ten nick. Widzi pan, ja na tym rynku jestem od początku. Szafir już był zajęty. Bitcoin za dolara, ja to pamiętam wszystko. Ja już wtedy byłem Szafirem. A sam Szafir był zajęty? Szafir był zajęty, tak. W obcach było Szafir podłoga tak X. W takim życiu tutaj realnym to może pan sam Szafir, bo tutaj nie jest zajęte. Ale tak, ale przedstawiam panu pełną ksywę, jakby pan chciał mnie dodać do znajomych, no nie? Tak samo jak Ziele 07, no jak to gdzie, no gdziekolwiek na naszej klasie, w Shakes and Fidgets. Ale tam to po imieniu i nazwisku. Nie. Na przykład do... Widzi pan, mój szofer się nazywa Labo, no nie? Ja nawet nie wiem, jak on się kurwa nazywa, ale to nie ma znaczenia. Wystarczy, że jest Labo. A jaki on ma nick? Labo. Labo nie ma nicku takiego, bo on jest operacyjnym, on mnie tylko wozi na miejsce. A jego nick, no to w sumie Labo. Aha, czyli to pana szofer to pana kolega. Tak. Ja z obcymi nie współpracuję. W przeciwieństwie do policji, gdzie każdy się na siebie nagabuje, u nas jest rodzina. Rodzina przede wszystkim. Tak. A panie Sody. I co z tym Astonem? Pan opowie, o co chodziło? Doszło do transakcji. I co pan zbierał? Jakie dowody? Co tam się działo? No wie pan, to miejsce było zamknięte i zabezpieczone przez ostatni czas. Względne oględziny przez CSI zostały już przeprowadzone. Kurwa, się zatrzymuje na tych czerwonych światłach. To czasami jest tak, że oczywiście można ufać ludziom, którzy wykonują dla pana pracę, swoim pracownikom. Oczywiście. Ale czasami kto zrobi lepiej, jak nie ja? O, panie Sony. Więc może zostało coś pominięte. Może coś zostało pominięte. A nawet zostało, wie pan, jestem dość szczęśliwy, że tam dzisiaj jednak pojechałem. Tak? Znalazł pan coś? Jeszcze pan zadzwonił do mnie, kurczę. Od razu przy okazji, jak jestem na mieście, to załatwię dwie rzeczy naraz. Super. Fantastycznie, panie Sony. Mi przede wszystkim zależy na uczciwości względem służb. Możesz jechać, jest czerwony, ale jesteśmy uprzywilejowani, z szefem policji jedziemy. To jest kod head, rozumiesz, laborant? Wiesz, co znaczy head? Głowa państwa. Dobrze, proszę bardzo. Więc jedziemy. Panie Sody, no co ja mogę powiedzieć? Przede wszystkim chcę być uczciwy ze służbami. Bo ja, na przykład, nie wiem, czy pan wie, ja kiedyś byłem w związku, nie mówię radzieckim, z pewnym policjantem. Gregory Montana się nazywał. Był pan w związku? W związku byłem, jak najbardziej. On mi przekazywał wtedy ale bardzo poufne... Tak, partnerskim.
Tak, tak, tak. I ja od niego dostawałem czyli przyznaje się pan teraz do przestępstwa wraz z panem Montaną. Ja nie uczestniczyłem w żadnym przestępstwie, szanowny panie Gregory Montana. Szanowny panie Sonny Wrightwill, Gregory Montana, a niestety nie ma go tutaj z nami. Tak. Więc szanowny panie, a jakie przestępstwo? O czym mówimy? No właśnie. No ja czekam, aż pan mi powie. Co ja? Pan przestępstwo? Co pan potrzebował? Jakich informacji potrzebował on pan od policji? To ciekawe. Nie. Ja, on mi sam się wygadywał. Na zasadzie przychodził do mnie i powiedział: hej, biciu. A ja mówię do niego: hej, jak było w pracy? On mówi: kurewska ta robota, nie uwierzysz, co się stało. I zaczyna mi opowiadać, że o, tamte kapela znowu na niego nakrzyczał. O, tamten na przykład... Ale to z kapelą to chyba nie miał racji, ponieważ kapela po prostu od jakiegoś czasu tak mówi, jakby krzyczał zawsze. On cały czas krzyczy. A co było jeszcze? Xander Wayne znowu płacze. Co tam jeszcze było? Hank Overdale narzeka, że nie ma Seu. Myślałem, żeby fosę zbudować dookoła jeszcze. Fosę? Bo już tyle, taka woda była, tak? Może łez, tak? Tak. Na zakonie już macie tam jakieś. Na zakonie jeziorko jest jak najbardziej, to są łzy niewiernych. Tak, jak paliliśmy ich na stosie. Oczywiście przypomnę, nie jest to złamanie prawa, zostało to wyjaśnione. A to, no nie, oczywiście, że nie. Gregory Montana mnie oczyścił ze spalenia. Jak najbardziej. Panie Sony, dobrze pana widzieć. Gdyby pan był codziennie, ja bym płakał ze szczęścia. Niestety nie można mieć wszystkiego, jak tu mówią, Christmas cannot be every day. Prawda? Na szczęście dojeżdżamy już do celu, panie Sony. Jak pan pozna moją ekipę, to jest niesamowite, co się teraz stanie. To ta fabryka po prawej, bo to w sumie wygląda jak... Nie. My mamy... Ja panu powiem, dlaczego my... Proszę uważać, bo tam ogólnie robaki mogą chodzić, ale to jest wszystko uzasadnione. Jeżeli trzymamy drogocenny sprzęt, to trzeba go trzymać w takim miejscu, żeby ludzie nie myśleli, żeby okraść to miejsce, prawda? Więc jeżeli jesteśmy w takiej ruderze, to jest małe ryzyko, że ktoś napadnie na tą ruderę. No co pan opowiada? Przecież tutaj to rabunki są co dwie godziny. Tak, proszę zobaczyć. Już dojeżdżamy do naszej fortecy. A wszystko już dobrze? Dojeżdżamy. Dobrze się poczuje? Tak, czuję się dobrze. Taki śmiech pan jakiś złowieszczy tutaj. Dzień dobry, uprzejmie informujemy, że dostaliśmy zgłoszenie o kierowcy, iż awaria samochodu. Ja pierdolę. Nie, pan się nie boi niczego, już dojeżdżamy. Panie Sody, ja bym pana nigdy nie wyciągnął na takie niebezpieczeństwo. I już jesteśmy na miejscu, widzi pan Cybertrucka mam, bo jestem fanatykiem Tesli. No szkoda, ja Stona nie posiadam niestety. Ale może kiedyś. Otwórz tam szoferze drzwiczki. Dziękuję. A ja panu Sodemu otworzę, pewnie. A, dziękujemy. Zapraszamy. A tu panu przytrzymam bramę. I pan mi chce tutaj... Nie, to jest jakaś pułapka. Przysięgam, że nie. Chce ma pan mi słowo powiedzieć, harcerza, że w tym miejscu tak przez ostatnie 2 tygodnie zrobiliście 20 milionów pierdolonych baksów? Cyberpanki, pano, proszę pana, cyberpanki, zapraszam, kryptopanki, cyberpanki, crazy małpki, zapraszam. I tutaj otwieram już panu drzwiczki. Znowu. No, panowie! Panowie! Dzień dobry, panie Safir. Siema, mordo! Siema, Safir. Siema. Ale kurwa. Panowie, ziele! Tak? A tam chyba wam transakcje lecą. Bo coś lecą cały czas, dlatego już... Kupiło się na tym nowej... Ziele! To wygląda idealnie jak miejsce, w którym robi się państwo w chuja. Kolejne sukces! Ziele 07, podejdź tu, ziele, chodź, podejdź. Matek też podejdź. To? Matek, to jego ksywa. To się niebezpiecznie robi. O, nie, spokojnie. No on mi kogoś przypomina, ja pana przypadkiem nie spotkałem już jako współpracownika banku internetowego? Informatyka? Nie. Jak on miał DigiGoy? Ja jestem, proszę pana, Matek U2004. A to szkoda, bo dzisiaj o 20 skujem, jak byłem na kawce i makowcu.
To mi wiele o takim Digiboyu opowiadał. Zresztą o was wszystkich. Ale to nie jest Digiboy, to Matek, a to Ziele. No, tak mi się przypomniało, bo bardzo podobny. Szanowny panie Ziele, pan opowie, co tu się staje, ponieważ... Albo ja nie, panie Ziele, nie, Ziele, ja nie powiedziałem, nie powiedziałem, o co chodzi. Są pewne... Są pewne problemy... NFT wypuścił, bierze mnie. Są pewne wątpliwości... Do kabinetu może przyjdziemy. Do gabinetu. Zapraszam. Ciasno, ale własno. Dzień dobry. Możesz, jak tam jest głośno. Witaj. Nie możecie im w słuchawki zainwestować? Najpierw oferujemy poczęstunek w postaci dwóch tabletek. Panie Sonic, pan osiądzie. Tabletek? Panie Sonic, pan osiądzie. Nawiązanie do Matrixa. Tak. Dobre, co? No to ja chyba. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest twoja ostatnia szansa. Po tym nie ma już odwrotu. Weź niebieską pigułkę. To żelki mordoklejki w razie czego, proszę się nie bać. Na pewno? Tak, tak. Tak. Śmiało, niech pan sobie spróbuje tam. Co na tym robicie 20 milionów? Nie. No Matrix ma premierę w piątek, panie Sony, co pan robi w piątek? No właśnie. No co pan jest przygotowany, jak się pan podoba? Nie wiem, ja jeszcze nic. Pewnie kapela już jest umówiony, sam ze sobą. No właśnie, a pan, no to powinien pan wiedzieć jako jego ojciec. Jako ojciec? A pan nie jest jego ojciec? Nigdy w życiu. A. Dziękuję Bogu codziennie, że takiego syna nie dał mi. Szanowny panie Sony, tutaj Ziele generalnie wytłumaczy, ponieważ Ziele, były problemy małe. Pan Sony nie wierzy, że może potrafimy w 2 tygodnie zrobić 22 miliony, a on chyba nigdy nie słyszał o kryptopankach. Ale ja nie muszę wierzyć, to urząd ma uwierzyć. Panie Sony, w moim przypadku, w ogóle dzień dobry, bardzo chciałbym się przedstawić, Ziele 07. I chciałbym, panie Sony, przedstawić panu, nasz oczywiście wszystkie dokumenty są tutaj zebrane, wszystkie potrzebne. Proszę pana, my za prąd nawet... Czego kurwa znowu co drzesz? Możemy przerwę na kawę? Zaraz zrobicie przerwę na kawę, kurwa zaraz wyskakuje kolejny drop. Zapukuj chuligana, Odpoczniecie, jak będziecie na Malediwach siedzieć. Jest alert, drop, monitor pokazał drop. Stary, NFT tak? Zalando! NFT Zalando, kup randkę z Marty Renty. Zaraz wracam. Arcade, taki bar? No tak, byłem. Oczywiście. Nasza firma działa w porozumieniu z Arcade, przez co oczywiście wszystkie nasze podatki muszą być odprowadzane zgodnie z przepisami, bo jakby to było, jakby no właśnie, jeden z najsłynniejszych barów. Tak, proszę pana, za prąd my płacimy. Widzi pan tę żarówkę? My za nią płacimy. No, oczywiście, że tak. My się, proszę pana, tego nie mamy co wstydzić, nie mamy co ukryć przede wszystkim przed panem. Za wszystko mamy oczywiście dokumentację. No oczywiście, wedle jakby pan chciał, pan ma prawda tutaj... Dokumentacja, tak jest! To może tak ją zobaczyć. Panie Sony, dokumentacja jest dla pana, pan jest dla mnie, oczywiście. Chciałbym tylko zobaczyć nakaz i już możemy przejść do formalności. No, ma pan zamrożone 22 miliony przez urząd. Tak, zgadza się. Przez urząd skarbowy, a nie przez policję, także słucham. Aha, dobra. To nie ma problemu, to ja... Kurwa, widzowie, ale NFT... Nie, proszę pana! I dlatego no za 1000 dolarów, ale nie zajebiste. Bo ja ten nakaz za 10 minut. Proszę pana, ja bym chciał panu zaprezentować, co by było, gdybyśmy mieli coś do ukrycia. To by tak pewnie nam rozmowa wyglądała. Ale że my nie mamy nic kompletnie do ukrycia, ja jestem w tym momencie gotów przesłać panu wszystkie nasze rachunki. I za gaz, i za prąd, proszę pana, i wszystkie wypłaty. Ethereum, czy bitcoiny, proszę pana, za chuligany 867. Ostatnio pochwalę się panu, skupiliśmy chuligana hashtag 6897, proszę pana. Bardzo mnie to cieszy. Za 80 Ethereum. To może przy okazji w tych papierach znajdzie się papier przekazania i zwrócenia Jastona DB11. Nic mi, proszę pana, o czymś takim nie wiadomo. Wiem, że chuligan, którego kupiliśmy za 0,8 Ethereum, co jest w przybliżeniu 3105 dolarów, jakieś 75 centów, obecnie sprzedaliśmy, proszę pana, za 78 tysięcy dolarów. Czy pan widzi, jaka to jest przebitka? To jest przebitka 72 tysięcy dolarów. 72 w ciągu ilu, uwaga? 2,5 godziny. Dobrze, to wy prowadzicie tu taki fantastyczny biznes, to powiedzcie mi, w jaki sposób ten, po co jest wam zakon i pracownicy? Szanowny panie, w momencie, kiedy posługujemy się i ruszamy się takimi pojazdami jak Lambo, Cybertruck, prawdopodobnie łowcy łupów będą szukać naszego źródła utrzymania. W momencie, kiedy nie mielibyśmy tak zwanych przykrywek, śledziliby nas i znaleźliby tą właśnie bazę. Jest pan pierwszy w tej bazie. Panie Erwinie, za
co był pan w przeszłości notowany? Za napady aha. Byłem. A pan Diagar co? Pan Diagar prawdopodobnie za wszystko, co jest w tym, w kodeksie. Za bycie dobrym obywatelem, za to byłem karany. Panie jestem Dia. Niewinny. Panie Diagar, a jedzie mi tu co? Tak. Kolejny drop. Kurwa, kupujcie chuligana 882, tylko 100 tysięcy, przecież to jest kurwa nic. Chuligan 8, chuligan 8. Kurwa, mam na 100 tysięcy. No i z waszymi kartotekami chcecie nam wytłumaczyć, że to jest wasze główne miejsce zarobku. Szanowny panie Son, kradniemy, żeby zarobić, zarabiamy, żeby zainwestować, ale te 20 milionów to jest czysty dochód z kryptopanków. Debile aha, uwierzyli. Czyli akurat te z ostatnich miesiąca za 20 milionów. Dobra, to idziemy do Urząd Skarbowy, teraz będzie chyba listopad, sprawdzą. Listopad. Panie Sody, ja bym mógł prosić pana numer telefonu, to bym wysłał panu wszystkie fakturki od razu. Oczywiście, że tak. Wysłałbym. O, ciekawostkę też mogę panu wysłać. O, jaka jest ciekawostka? Ostatnio sprzedany dasz tutaj chuliga, który, tak jak powiedziałem, bardzo dobrze tutaj wyszedł. Antosik, zaraz! Żeby tu nie było, że pana wypadło. Nitki dmucha, prawda? Mam chyba gdzieś zapisane, jak kupowaliśmy tego chuligana. Chyba dobrze. Gdzieś powinna być informacja. Niech pan to podeśle na numer 134 657. 134, co dalej? 657. Dobrze słyszałem, szefie? Panowie, mamy to! Kolejna sprzedaż! Chuligan 16, opierdolony za milion, Chuligan 16. Bardzo dobrze. Bazę danych, w której byśmy to wszystko... Jasne, ja tylko jeszcze z sądem tutaj domykamy biznes. Mam tutaj, proszę bardzo. Tutaj jest, proszę pana, ostatni chuligan zakupiony przez nas. Tam można zobaczyć łatwo, kto jest właścicielem tego. Chuligan, ja myślałem, że chuligan, że taki samochód. Chuligan, nie, chuligan, proszę pana, tutaj wyślę również. A kto to jest? Są ksywy operacyjne. A tylko 400 wyświetleń ma? Proszę pana, bo to jest właśnie o tym mówię. Pan myśli, że dlaczego my zatrudniamy tutaj ponad 4 osoby, czy 5, 6, 7? To jest duża firma, Ile tam jest? 3000 dolarów tylko? Proszę pana, tak jak panu mówiłem, my kupiliśmy to za 3105 dolarów i obecnie one chodzą, proszę pana, możesz sobie sprawdzić, one chodzą po 75 koła. Aha, tak, gdzie to mogę zobaczyć, bo tutaj jest napisane 3105. Oczywiście, na giełdzie NFT, proszę pana, na giełdzie NFT. Aha. Przekazać, jasne, dzięki wielkie. No to niech pani pokaże, bo ja się nie znam. Panie Sody, zabrać tam tutaj do drugiego pokoju, bo sytuacja jest taka, że to są bezużyteczne obrazki. Ale influencerzy, ludzie z branży, którzy najpierw kupili je za 10 dolarów, wmówili innym, że one są w chuj warte. I ludzie, myśląc, że też się wzbogacą, kupują za 100 tysięcy obrazek JPG. A my na tym korzystamy! Tak, słucham. Pokażę może panie Sody, może by chciał swoją miłość sprzedać. O, panie Sody, a nie chciałby pan zamienić miłości na NFT? Na ile na tym można zarobić? Panie, proszę pana, 500 tysięcy dolarów, wystawiamy takie NFT, i ktoś może kupić autoryzację na randkę z panem i certyfikat autentyczności. Wszystko przez blockchain. To wystawcie to za 3 miliony. Okej, wystaw za 3 miliony, wystaw za 3 miliony. Wystawiajcie za 3 miliony. Wystaw za 3 miliony. Tak, tak. Szefie, ma potwierdzenie 2 NFT. Super, super, fantastycznie. Trzymaj. Dziękuję, jak najbardziej. Halo, dzień dobry. Zussi? A dzwonię do Zusi z Urzędu Skarbowego. Zusi, NFT. Sprzedawaj jej NFT, NFT ogarnij. Zusi. Słuchaj. No ale pierdolnik. Ale taki ma być. Ale to się mało się pokrywa. Wysyłam ci, co oni mi już tutaj wysłali. Proszę pana, już panu wysłałem, bo panu faktury nie wysłałem za prąd. Właśnie. Bo proszę pana, właśnie zapomnieliśmy. Jezu, jesteśmy debilami. Przecież my nie tylko sprzedajemy NFT, również kopiemy, tutaj pozyskujemy bitcoiny. Kryptowaluty kopiemy, zależy co się opłaca ale kopać. Tutaj Zusy mi przypadkiem mówi, że właśnie dzięki kryptowalutom tak się unika urzędów skarbowych. Nie, wcale nie. To jest nieprawda. Proszę to jest jak najbardziej nieprawda. Boli wielki urząd, boli ich wielki bitcoin, boli. Było to uregulować rządowo, a nie teraz się prują szmaty jebane z urzędu, że jest nieopodatkowane. Było tutaj legislację wprowadzić, to by było.
A ten pan boli na stole co robił? O, boli wielki blockchain, tak. Nie ma podatku, podatek 0%, to pierdoli na stole. Dobra, Zusi, odzwonię, weź tam przejrzyj, ja zaraz te faktury też ci wyślę. Panie Sony, wysyłam panu w tym momencie fakturkę, proszę pana, za udostępnianie energii pokrytej pomiędzy naszymi kartami graficznymi, którą udostępniliśmy do kopania m.in. kryptowalut, a następnie przetworzyliśmy na tak zwane udostępnienie... Do jasnej cholery, czy NFT na randkę z Sony już powstało, czy co? Ile mam, kurwa, czekacie na to? Dokumentacja jest potrzebna w tym momencie. 3 miliony. Wymyśliliśmy, ale oczywiście mamy faktury, proszę pana, z Eversorusa, który to wszystko potwierdza, że nasze panele tutaj ciągnące energię z kryptowalut, które są pokrywane poprzez energię kopania tego wszystkiego, oczywiście zakrywa się i poprzez dystrybucję solar charge'ów tak zwanych, proszę pana, pokrywamy połowę grape seed, proszę pana, oraz renewable energy, proszę pana. To jest tak zwana energia odnawialna. Już panu wysyłam fakturkę, proszę bardzo. I 45 milionów płacicie za to? Nie, 45 tysięcy. To są koszta poniesione. To są koszta poniesione. Oczywiście tak. Prąd, który musi pokryć państwo i dlatego my za to płacimy. Mamy również energię słoneczną, szafir, która troszeczkę... Szybko! Halo, halo! Szafir online! Za mną! Co się dzieje? Co się dzieje? Spadła baza danych, kurwa, 20 tysięcy dolarów. Kurwa, NFT małpy! Ja pierdolę. Nie wiem, ileś tam za ten... Macie kable? Najwyżej się poświęcę. Potrzebuję kabla. Przelew tej 3,5 miliona. RT45 potrzebuję. RT, oczywiście, oczywiście. Więc my bierzemy 2,5 z tego, a on dostaje bańki. Milion. I mów do niego. Panie Sony, pan jest w szoku, co się stało. Wystawiliśmy pana randkę i od razu jest kupiec. Proszę pana, NFT, mamy randkę. Proszę pana numer konta i my przelewamy pieniążka w takim razie, nie ma problemu. Yes, wow. Oczywiście po podatkach, ale po prowizjach. Papiery? Gdzie się jakieś NFT, proszę pana, to jest na blockchainie wszystko. Nic nie trzeba podpisywać. A co to jest blockchain? Blockchain, proszę pana, no nie mogę. Ja nie wiem, to Urząd Skarbowy, tym bardziej. Proszę pana, ale to nie jest w naszej kwestii, żeby Urząd Skarbowy wiedział, o co chodzi z blockchainem. Mm-hmm. Tego się można po prostu nauczyć. A to wy musicie to wszystko udowodnić? Digi? No, ale proszę pana, no. Blockchain, ja tak pokrótce. Blockchain to jest taka zdecentralizowana sieć. Wie pan, co to jest? Buliego, własny deweloper. Tak? Szybko. Szefie, wypierdol tego boomera, nie mogę go słuchać. Którego? A tego? Co nie wiem, co to kryptowaluta. Czy ty rozumiesz, że on pyta się, co to jest blockchain? Kurwa mać, ale mnie wkurwia. Ale fajna ta małpa, co? 21. Robię sobie zdjęcie na pamiątkę, bo pewnie ktoś podjebie. O, możesz od razu na OnlyFansa to wrzucić. Modkę. Pamiętaj, zarobek jest najważniejszy. Nieważne ile, ważne by zarabiać. Tak, nieważne co. Chwileczka, dzwoni do mnie Urząd Skarbowy. Halo, jak tam sytuacja wygląda z tego, co ci wysłałem? Okej, rozumiem. Dobra, panowie, z tego, co rozumiem, z tego, co na razie dostarczyliście, pokrywa mail to, pilny? 4 miliony z kwoty 22, więc do dzisiaj, do jutrzejszego dnia 4 miliony panie Sody, będą odmrożone na waszych kontach, a jeśli chcecie odmrozić resztę pieniążków, moi drodzy, o kurwa, to potrzebujemy całej historii wypłat pracownikom, bo z tego, co rozumiemy, były to wpłaty przez pracowników, umowy o zatrudnienie, kto, gdzie i jaką ma pozycję w firmie. Chyba. Mamy co? Kolejne zwycięstwo. Tak jest. Ty mi lepiej pomóż, bo klienci chyba się dodzwonić. Nie, panie Sody, odbiorę. Już panu wysyłam. Pana NFT. Proszę bardzo. Wystawione, wszystko się dzieje, nie ma najmniejszego problemu. Wszystko spoko, 777 równa się 3 miliony dolarów za randkę z Sonym. Proszę bardzo. A to jest AD9907? No to jest jeden z naszych pracowników, Pan chce, panie Sony, mogę... Ale chce pan z panie Sony największą imbę na świecie, czy nie chce pan wiedzieć? To nie jest tylko zdjęcie, to jest naprawdę wystawione. Już panu daję...
Mówimy całkiem serio. Na mailu już też pójdzie. Na mailu też pójdzie. Czat, to jest serio, kurwa, wystawione na stronę. F5. Na OpenSea. Ja bym pan strony nam nie wierzył chyba. Teraz wystarczy tylko influencer, który wmówi swojemu fanbase'owi, że to jest tyle warte i mamy 3 miliony dochodu. Proszę bardzo. Raczej jest to niemożliwe, ale byłoby ciekawe. No, wie pan, no, małpa za 3 miliony dolarów też jest niemożliwa, jednak ktoś kupuje obrazek. Pieniądze z nierządu są nieopodatkowane. Możesz się ci za kasę nic urząd skarbowy nie jest w stanie ci. A na tym NFC nikt nie wystawił jeszcze przypadkowo dzisiaj na Martina mojego? Nie, no to trzeba było sprawdzić, ale nie. Dobrze. Może za te pieniądze naszego odzyskać. No proszę pana, może. 3 miliony dolarów? To za mała jak znalazł na chyba. Kurde, mamy problemy z internetem, przesył danych jest znacznie mniejszy niż na początku. Nie, dobra, znajdziemy, czekaj, jeszcze z tego co robisz. Jaką wartość pan szacuje, panie Sony, tego Astona? Ten Aston to jest jakieś 16 milionów. Takie. 16 milionów, proszę. Fantastycznie. Szefie. Już szukamy, czy jest szefie, takie coś. Idę do kompa sprawdzić, sekunda. Oczywiście, już idę. Szafirze, proszę, pomóż mi. Jasne, już pomagam. Ja się kurwa zwalniam, rozumiesz to? Widzisz co się to? Dzieje? Jaki ten monitor jest kurwa nie do krawędzi, do chuja. Ja pierdolę, faktycznie tego pobrasz. Chodźcie tu, panowie. Dobra. Wiecie co? On daje nam do zrozumienia, że on ma w chuju te 20 milionów, on chce swojego Astona. A. My coś mówimy, on o Astonie. My coś mówimy, on mówi, no, a Aston? Stary, za 5 sekund Aston wystawiony będzie gotowy. Dobra, ja pierdolę. A wiecie o czym myślałem? Wystaw go, nie, wystaw go za 50 milionów. Za 50 milionów. Za 16 milionów będzie. Nie, bo on jest tyle warty, ale wystaw go za 50. Pamiętaj. Może zróbmy mu zdjęcie i wystawmy go jako NFT. Dobra, już. Bez jego zgody. Dobra. Koalicja Skrajny Czarów czy Matrix? Matrix, to Morfeusz mówi. Ja, co ty odpierdalasz? Czy wiecie, na rozmawiamy o Alicji w Krainie Czarów. I Matrixie. Tabletkę pan Sony wybrał w końcu. Nie wybrałem nic. Wygląda to, że pan Sony wybrał niebieską tabletkę. Też mi się tak wydaje, niebieską, czyli kończy się jego historia w tym momencie. Fantastycznie. Panie Sony, no my byśmy pana wkręcili w ten biznes, proszę pana. No 3 miliony za randkę? Nie chciałby pan to, tyle zarabiać? Słuchajcie, jeśli z urzędu skarbowego udowodnicie tych pracowników jeszcze i doślecie, to myślę, że to się wszystko załatwi w najbliższych. Fantastycznie. Nie akurat na święta. Akurat na święta, fantastycznie. Akurat może w tym NFT, jak wy tu jesteście tacy internetowi, no tak, ten Aston. Tak. Zaraz, mój pracownik już szuka tego Astona, może się zaraz... No i proszę bardzo. Już wyślij tutaj proszę nam na tabletach. Proszę, na tablety wskazane, panie Aston. Nie pierdol. Zaleziony. Nie, no ty to Wi-Fi plus MP3 jesteś jednak gość. A kto to na tym tablecie? Ale drogi w chuj. Ten Aston już jest w Anglii, czy co? Nie wiadomo. Słucham, ty, to nie jest ten Aston, to nie jest ten Aston, bo tu jest kierownica po prawej, ja miałem po lewej. Może zdjęcie tak się zrobiło. To jest lustrzane odbicie zdjęcia. Lustrzane odbicie, to. Odbicie lustrzane. Ale w ogóle widać, ale w odbiciu lustrzanym dalej byłoby widać, no. To jest Photoshop. Ale jak Photoshop? To jest shot-off, co wie pan, to robi pan zdjęcie tam, gdzie tam pana IP teraz będzie, teraz pan z VPN-a, bo korzysta to pan no na tego. No i jak mam to odzyskać? Tam jest 38 milionów. O, skontaktowałem się ze sprzedawcą, otrzymałem ciekawostkę. Sprzedawca celowo zmienił kierownicę na drugą stronę, ponieważ pochodził z Wielkiej Brytanii i był przyzwyczajony do tego. Ale Aston Martin jest marką angielską, więc oni to produkują w oryginale, więc jaki byłby sens zmieniania tego? Otóż nie, panie Sony. Tak, Ray, tak. Powiem, że się pierdoliłem. Dzięki, dobre. Przestań, Ray, no Jezus Maria. Robił przekładkę na prawą stronę i podobno chce zrobić z tego auta driftowóz, więc bym się spieszył z kupnem. Driftowóz? Tak, ta osoba jakiś kurde, niezły typ, przemrany jakiś. Ja nie będę drugi raz szemrany. Nielegalne nie, wyścigi, proszę widzę, pana, nie będzie pan masakra, płacił. Stony, postaramy masakra się odzyskać tego Astona. Obserwujcie, proszę. Wie pan, generalnie... Słuchajcie, obserwujcie, a wszystkie wasze sprawy z kontami się nagle wyjaśnią.
ja do miłej pani z urzędu skarbowego powiem, słuchaj, milutka, kochana dziewczyno, zostaw tych panów. A pan skąd ma tego Astona właściwie? Panie Sony, pojawia się problem. Pańską randką interesuje się nowy użytkownik. Jakiś pseudonim na stronie to DNT podłoga CPL. DNT CPL! Ja coś już kupował. Tak, kupił jednego kryptopanka chyba. Ma na awatarze AMG. Tak, słucham. Będę je posłusznie, że wykonałem marketing i nasze reklamy NFT są na każdym billboardzie w Dubaju. Fantastycznie, ważne, żeby uwierzyli, że to jest tyle warte. Fantastycznie. Panie Sody. Dobra, panowie, dostałem już SMS-a z urzędu. I te 4 miliony już są potwierdzone. Fantastycznie. I dzisiaj będą odblokowane. Super. A na resztę trzeba będzie poczekać i jakieś resztę papierkologii. Jasne, to myślę, że wszystko będzie dostarczone. Panie Sody, jako tutaj głowa tego całego wielkiej głowy, którą jest nasza tutaj działalność, chciałbym zapewnić, że będziemy czekać w takim razie na tak zwanego sudden dropa, to się tak nazywa. Sudden drop. Oznacza, będziemy oczekiwać, kiedy Ethereum będzie w najmniejszym stopniu i najbardziej spadnie, będzie tak zwanym low pointie, tak zwanym. Ten jak się nauczył. Zakupienie takiego Astona i wykupienie go będzie dużo tańsze. No, 4 miliony czat, bo dostarczyliśmy takie dokumenty, panie, nie? Ale, że pan się tutaj, ale to wiecie, na ludzie. Średnio się zna, to my będziemy czekać na sudden dropa i poinformujemy pana, kiedy Ethereum będzie możliwe w jak najniższym kursie światowym. Proszę pana. Ten Aston został skradziony. Oj, czy wy widzicie, co się dzieje? Zobaczcie telefony na giełdzie. A randką Sonego interesuje się hashtag BabQA. Oj, kojarzycie? BabQA, babka, popierdolona, cztery kryptopanki na jej koncie, emerytka jednak ma pieniądze. Prawdopodobnie trochę czmychnęła, jak była zamknięta w sejfie i teraz widać, że robi inwestycje mądre. Mamy nowe informacje. Randką interesuje się Michael S. O, Michael Oj, S, ten jebany jest. Nierób. O, jego i tak nie stać na Kto nic. To jest on... Michael S. Michael S, to nie wiem, Manik, nikt Michael nie wie. Na przerwę. Jasne, idź na przerwę. No, awatarze widzę tylko locki. Fantastycznie, no co panie Sody, my oczywiście jesteśmy otwarci na wielką współpracę z panem, jak najbardziej. Koordynujemy tutaj wszystko, pan może tutaj przychodzić, kiedy pan tylko chce. A Astona postaramy się znaleźć. Dam wam po prostu znać. Oczywiście. Ja sobie zaraz zadzwonię po podwózkę. Jasne, proszę zadzwonić, nie ma najmniejszego problemu. My też możemy pana odwieźć. Na skierowca mogę. Nie, nie trzeba, nie będę was fatygował, zarabiajcie sobie. Lub może pan wykorzystuje swoją tabletkę i się w łóżku pana budzi. Chłopaki, na chwilę, niech tutaj pan sobie chwilę porozmawia. Halo? Słuchaj. Weźcie I czuję, że on nam nie odda tej wielkiej części. Zagrozimy mu, jak wyjdziemy stąd? Jak zagrozimy? Ty będziecie, kurwa, powiedział liczbę nową. Ty, no to kurwa, możemy... Fajne kody. Mogę mu NFT. Możemy mu najebać. Cicho, ktoś tu jest. Cicho, on mówi, czy ktoś tu jest. Jak będą dwie osoby, to możemy mu najebać. Tutaj musimy rozrysować sobie plan na najbliższy tydzień. Dobra, no czekaj, spokojnie, możemy rozrysować plan. Ja wyjdę sprawdzić szybko. Weź pineski tutaj, weź pineski. Dobra, panowie. Już? Moja podwózka jest, jakby pan nie mógł jeszcze... Oczywiście, jak najbardziej, proszę bardzo. Tutaj, tędy. Pożegnamy pana. O kurwa. No, moja podwózka już jest, moi drodzy panowie. Fajnie. Co jest? No, panie Erwin. O kurwa, dwa. Jak pan mi powiedział, ja się już poczułem. Teraz ty się nie poczuwaj, czekam na Astona. Okej. Okay. Jedziemy, panowie. Panowie, chce ktoś kupić NFT? Sprzeda za jedzenia 100 tysięcy dolarów. To przesada. Nowe NFT. Co to kurwa jest? Kurwa, warto było. A nie wiem, bo jak kurwa to czy to ma była. Kurwa działko na dachu? Pierdole. A ja mu wczoraj powiedziałem, żeby się kurwa nie poczuwał, ja pierdolę. A nowych aut kurwa dalej nie ma. No a nowych aut dalej kurwa nie ma. Dobra, no panowie, z 22 milionów na pewno zyskaliśmy 4, zobaczymy co jutro Sony powie. Mogliśmy go odjebać, jakby faktycznie stworzyli listę wypłat. Tak, na spokojnie. A co, żeby rzeczywiście stworzyć Sonnego NFT? Który to wystawił, dostanie bana na stronkę. Wyjebany, niech to zdajmy po prostu. Ale dlaczego? No normalnie jest randka. To jest NFT. Jeżeli to jest NFT. Tak, nie ma musi problemu. Musi mieć po prostu jakby prawa do tego. To jest zdjęcie, no chuj w to, wyjebane. Ma prawa do tego zdjęcia? No pewnie, że tak. No dobra. Git chyba poszło, nie? Git
No pewnie, że tak. 4 miliony odmrożone, zobaczymy jutro co się stanie. To jednak są 4 Lambo. 4 Lambo. Dobra, jedźmy się przerać, bo jak kretyni wyglądają. Dobra, chodźcie. Powiedz mi, San, co robisz? Po co, San, robisz, jak mam klucze? A skąd miałem wiedzieć, że masz klucze? A skąd kurwa w kupowni? Dobra, rozumiem wjeżdżę w kupowni. Bierzcie się. Ja posprzątam tutaj po prostu. Weź mu tego krzyżapera. Ja tu posprzątam. Ja posprzątam jak coś. Siaba, proszę, siadamy. Weź mnie, wujku. Dziękuję. Szczerze, pomogę ci, Dia. Tak? Tak, żebyś sam nie zamiatał. Trzymaj się, San. Po evencie to i Sana nie ma. A nie pana robota, to już za dużo nie ma. Jebany rajki. Kurwa. Ale chłop mi powiedział, nie poczuwaj się, czekam na Astona. Ale ja nie mam tego Astona. A kto go ma? No Heidi.